Hej, z tej strony Tesia i witam Cię w pierwszym odcinku na moim podcaście i na kanale w ogóle. Hmm. Czy należycie do grupy osób, które podsumowują stary rok i planują nowy, i e, spisują postanowienia noworoczne? No, właśnie, ja też należę do takich osób. Natomiast wpadłam na nieco inny pomysł, jak zaplanować sobie postanowienia noworoczne, żeby faktycznie je zrealizować. <laughs> Także jeżeli chcecie poznać moją koncepcję, e, może nietypową, to zapraszam Was do słuchania dzisiejszego odcinka. Dobiegł końca pierwszy z 12 miesięcy nowego roku. Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie pod tytułem Postanowienia noworoczne kontra rzeczywistość. A dla niektórych w ogóle bez zmian. Nic nowego się nie dzieje. Lecimy z tym samym tematem w kolejne 12 miesięcy. Do której grupy ja zaliczam się? Myślę, że do tej pierwszej. Ogólnie lubię postanowienia noworoczne. Lubię robić sobie podsumowanie roku. Po prostu raczej należy do tej pierwszej grupy. Natomiast w tym roku, ten pierwszy z 12 miesiąc, dla mnie osobiście był naprawdę przełomowy. Zaskoczył mnie swoją nieprzewidywalnością, jak naprawdę mało co, kiedykolwiek. Słuchajcie, były dni, kiedy płakałam od rana do nocy, kiedy myślałam, że życie naprawdę mi się zawaliło, i dosłownie czułam, że czegokolwiek się nie chwycę, zaraz mi to ucieka przez palce, jak suchy piasek, że tracę wszystko, czego dotknę, wszystko, za co się złapię. Dosłownie miałam tydzień, w którym każdego dnia dowiadywałam się jakichś złych informacji, czegoś złego, smutnego. Były to rzeczy naprawdę poważne, takie, które wpłynęły na przykład na moje finanse, na moje relacje rodzinne. Musiałam podjąć naprawdę wiele trudnych decyzji, które odcisnęły mocne piętno na moim życiu prywatnym, zawodowym, i po raz kolejny musiałam zaryzykować rzucić się na głęboką wodę. I nie wiedziałam do końca, co dalej. Po części dlatego właśnie mnie tutaj teraz słuchacie. A bardziej dlatego, że były też dni, kiedy czułam, że wszystko się ułoży i po tym wszystkim złym naprawdę wyjdzie kiedyś słońce, i to były dla mnie takie pojedyncze dni nadziei. Słuchajcie, za oknem szaro, ponuro, smutno. Nie wiem, gdzie Wy żyjecie, i, i ten, ale wydaje mi się, że chyba w całej Polsce teraz tak jest. I dla mnie właśnie ten styczeń był taki, jak za oknem, jak ta pogoda, jak ta aura, szary, ponury, smutny, nie taki, jaki powinien być według różnych wyobrażeń, postanowień, planów, początek roku. Um, wiecie co? Tak sobie myślę. To jest pierwszy odcinek na tym podcaście. I ja nie mówię miłych rzeczy, ale wiecie co? Taka właśnie chciałabym tutaj być przed wami, taka prawdziwa, szczera, bo takie jest życie. Życie nie jest kolorowe i idealnie zaplanowane i możemy sobie planować, możemy starać się być tą idealną wersją siebie, ale słuchajcie, czasami naprawdę życie daje w kość. Mnie to dopadło właśnie w takim momencie, gdzie człowiek chce zacząć, tak wiecie, fajny nowy rok. I ja byłam załamana, bo mi się wszystko ruinowało w tym życiu. Wszystko. Z dnia na dzień było coraz gorzej. Ze mną i z moim otoczeniem, z moim gruntem. Jakby ja nie czułam gruntu, ja po prostu wszystko mi się sypało. No i słuchajcie, z perspektywy czasu, już trochę tego stycznia <grytania> za nami jest, praktycznie cały. Padłam na taki pomysł, żeby sobie podsumowywać każdy miesiąc. Bo patrzcie, mamy rok. Wiemy wszyscy, że on trwa 365 dni nie? i to się wydaje strasznie dużo, ale jakbyśmy spojrzeli z perspektywy miesięcy, to jest tylko 12, bo w ciągu jednego miesiąca naprawdę potrafi się dużo wydarzyć, a jednocześnie perspektywa, że w jeden miesiąc chcemy coś osiągnąć, a nie w rok, tylko w jeden miesiąc, który ma około 30 dni, to naprawdę bardziej realne są te nasze cele. Czuję, że to chyba, to chyba jest dobre. W trakcie miesiąca potrafi się dużo wydarzyć. I tak zobaczyłam to właśnie w tym miesiącu, że ten styczeń wywrócił mną o 180 stopni 5 razy, chyba nie. I było bardzo ciężko. Ale słuchajcie, siedzę tutaj teraz i nagrywam. Wiecie, to było tak, że w tym miesiącu zamknęłam pewną sprawę, która po prostu była w moim życiu przez ostatnie ponad dwa lata. Natomiast ja powiedziałam dość i, i koniec, i tyle. <laughs> Ale też rozpoczęłam porządki w innych sferach życiowych i po tym całym miesiącu czuję, jak wiele się zmieniło i że tak naprawdę teraz dopiero zaczynam od zera, tak jak chciałam, właśnie od nowego roku. Tylko byłam wtedy jeszcze w totalnym chaosie, w totalnym bałaganie i ten moment przyszedł do mnie dopiero teraz. Teraz czuję, że to jest ten moment. Że czuję taką trochę, wiecie, niepewność, jak podejmowanie decyzji, która zmienia wasze życie, wiąże się z tym, że wy nie wiecie, co dalej. Nie wiecie do końca, czy dobrze robicie, czy to dobra decyzja, ale czujecie w kościach po prostu, że tak, że tak trzeba. Nie wiecie, co dalej, ale coś się wymyśli, nie? <grych> Macie jakiś pomysł, trzeba go tylko po prostu gdzieś tam oszlifować. I to jest właśnie ten moment, w którym teraz jestem. Myślę, że to jest idealny moment, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i trwale. Coś zmienić. Jeśli chodzi o tą decyzję, którą podjęłam, która tak zmieniła moje życie, to spokojnie, od razu chcę Was uspokoić, że nie było to coś takiego strasznego, nie wiadomo co, e, żadna tragedia życiowa. Natomiast nie czuję się jeszcze gotowa na tyle, żeby o tym mówić wprost. Co to dokładnie było? E, tak, słychać remonty za ścianą u sąsiada. Dowiecie się wkrótce. Dowiecie się na pewno yy, w swoim czasie po prostu, co to była za decyzja i jak zmieniła moje życie. Także po prostu czekajcie na kolejne odcinki. Okej, okay. muszę się napić herbatki. Powiem wam, że nie spodziewałam się takiego początku. <laughs> Słuchajcie, trochę się rozgadałam. Ale ten odcinek ogólnie ma być pierwszym odcinkiem z serii 12 miesięcy. W tej serii będę podsumowywać każdy miesiąc na podstawie różnych płaszczyzn. Jest w moim życiu sporo sfer, które są dla mnie ważne, a jednocześnie wydaje mi się, że są one różnorodne, różne od siebie. Dlatego też wydaje mi się, że każdy znalazłby tu coś dla siebie. Chciałabym, żeby te odcinki były... Takim zbiorem inspiracji dla was, dla kolejnych osób, żeby te moje pomysły szły dalej, żeby miały szansę, może, zmieniać kolejne życia, a nie zostawały tylko u mnie, dla mnie. Chciałabym się po prostu tym podzielić. Będą to rzeczy, które ja sama gdzieś odkryłam, które zmieniły w dużym bądź też w małym stopniu moje życie, lub będą to rzeczy zainspirowane, zaczerpnięte z innych źródeł, które po prostu. Przyjęłam do swojego życia i chcę dalej to przekazywać. I jakby to jest taka, wiecie, poczta pantoflowa. Wiecie, ja sobie tu mogę gadać. Nie do końca traktujcie mnie jako jakąś specjalistkę w tych dziedzinach. Ja po prostu mam potrzebę podzielenia się tym, co we mnie siedzi, tym, co odkrywam, yy, tym, co mnie fascynuje. Ta seria właśnie będzie się na tym głównie opierać, że dokładnie to będę robić. Będę się z wami dzielić tym, co uważam, że jest. Wartościowe albo po prostu interesujące, i będę chciała to przekazywać dalej Wam. Okej, okay, myślę, że możemy przechodzić do podsumowania stycznia. Pierwszym punktem, który będę brała pod uwagę podczas podsumowywania każdego miesiąca jest kultura. Słuchajcie, mam tutaj do polecenia książki, które przeczytałam, a tak naprawdę nie do końca chodzi tu stricte o książki, że polecam te konkretne książki, tylko sposoby, Yy, szybszego, łatwiejszego, przyjemniejszego czytania konkretnego gatunku książek. I o tym właśnie będę mówić. Nie do końca, jakby w ogóle w sumie tutaj nie chodzi o treść książek, tylko właśnie o sposoby, jak sobie z nimi radzić. Z książkami w sensie. <grych> yy, przeczytałam. Skoń dobra, skończyłam czytać. To nie tak, że w styczniu całą przeczytałam, tylko skończyłam czytać w styczniu yy, poradnik, można tak powiedzieć? Yy, mamy dla mamy i taty. Tom pierwszy ciąża, jak przygotować się na życiową rewolucję. I słuchajcie, mówię o tym, dlatego że ja chciałam tutaj powiedzieć, że takie, tego typu książki, które są takimi poradnikami, y, są przesycone informacjami. Wiecie, że ja traktuję takie książki totalnie jak podręcznik albo jakiś poradnik, po prostu. Znaczy, bo to jest poradnik, ale ja to traktuję bardziej jak taki podręcznik. Ja sobie tutaj piszę. W ogóle nie boję się używać zakreślaczy, długopisów, samoprzelepnych karteczek, żeby sobie zaznaczyć rzeczy, do których chcesz szybko, tam będę chciała na przykład wrócić. Kocham traktować głównie oczywiście takie książki, po prostu takie poradniki, gdzie jest 348 stron, na każdej jest tysiące informacji, a ja po prostu chcę wyciągnąć coś dla siebie. To, co mnie najbardziej interesuje. Wtedy sobie zaznaczam karteczką, piszę, zakreślam, podkreślam, wykrzykniki z boku, nie wiem, dopisuję coś od ciebie. Wiecie, totalnie traktuję to jak podręcznik, no bo to są takie książki, do których ja po prostu lubię wracać, lubię otworzyć ją na konkretnej stronie i znaleźć informację, która mnie interesuje, którą chciałam sobie przypomnieć, i wiedzieć od razu, gdzie to będę mieć, gdzie w tekście w ogóle mam to, więc od razu zakreślasz albo długopis wlatuje, nie. I na tej zasadzie, więc jakby w szkole, czy tam w przedszkolu, zawsze mówili, że absolutnie nie wolno pisać po książkach, ale no co, jestem kowalem własnego losu i ja jednak po książkach piszę, także hmm, nie musicie brać ze mnie przykładu, jakby wiecie. Hmm, nikt wam nie każe. <laughs> ja tak robię. No i słuchajcie, to jest pierwsza książka druga książka i jestem w trakcie czytania ogromnego, gigantycznego tomu drugiego mamy dla mamy i taty rodzicielstwo jak to się teraz robi, po prostu ile to ma? 655 stron słuchajcie, na podstawie tej książki chciałabym podzielić się z wami tri tipem trikiem książkowym, jeśli można tak powiedzieć. Słuchajcie, ta książka ma 655 stron, jest ogromniasta. Tego typu też książki mogą szybko zmęczyć, nie chce się ich czytać, tak wiecie, nie chce się pochłaniać tej książki, bo też mózg po prostu nie przyswoi takiej wiedzy w dużych ilościach naraz. W każdym razie, Mój tip na wielkie książki, które mają 600 stron albo więcej, słuchajcie, jest taki, że ja nie chcę spędzić teraz pół roku na czytaniu tej książki, tylko chciałabym to zrobić trochę szybciej, okej? Okay? I wiecie co? Usiadłam pewnego wieczoru z tą książką i tak policzyłam sobie, dobra, jest tutaj z tyłu napisane 600. 55 że stron. Natomiast wiecie, jak to z książką? Na samym początku jest jakiś tam wstęp. Nie spis treści tu mam, potem wymienienie osób, tych, które pisały tę książkę. No, słowniczek jakiś, wiecie o co chodzi. Ja sobie to pominęłam. I tak naprawdę pierwszy rozdział zaczyna się na 27 stronie, więc ja sobie odjęłam, wiecie, 650, 27. Wyszło mi tam około 630. I słuchajcie, ja sobie podzieliłam 630 stron na. 30 dni. I wyszło mi, że powinnam czytać około 20, od 20 do 23 stron dziennie, i w ten sposób sobie słuchajcie, wzięłam kolorowe krecki i liczyłam 20 stron. I sobie na tej y, numerku strony zarysowałam w ramkę tą stronę, i obok napisałam 1, czyli pierwszego dnia. Dotąd czytam. Liczę kolejne 20 stron i znowu zakreślam. Dotąd czytam drugiego dnia i tak słuchajcie przez 7 dni. Następnie biorę inny kolor i sobie zaznaczam tak samo. Co 20 stron po prostu zaznaczam numer strony i dotąd czytam jednego dnia. Słuchajcie, całą książkę mam zaznaczoną i naprawdę wyszło mi na to, że w miesiąc przeczytam tą książkę, czytając około 20 stron dziennie. Także trzymajcie za mnie kciuki, proszę, bo ten jeden miesiąc wystarczy. Naprawdę chciałabym przeczytać. Więcej książek, innych gatunków też i tak dalej. Także trzymajcie kciuki. A, właśnie, bo ogólnie to takim moim dużym postanowieniem noworocznym, takim całorocznym jest właśnie to, żeby jednak czytać jakieś książki. <laughs> Słuchajcie, wiecie jak to jest? Ogólnie nagram oddzielny odcinek o czytaniu książek, bo naprawdę to jest moim zdaniem ciekawy temat. Jak my czytamy książki na przestrzeni całego życia? Dobra, ja mam dopiero 22 lata, także na przestrzeni 22-letniego życia, matko jedyna. Chyba jednak nie umiem mówić po polsku. Wracając do książek moich aktualnych, zaczęłam czytać tą kobyłę 16 stycznia, więc słuchajcie, 16 lutego. Jeżeli wstawię na Insta, że przeczytałam. To po prostu czekam na oklaski i w ogóle serio. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. W styczniu obejrzałam tylko jeden film pełnometrażowy, ale to był po prostu genialny film. Film nosi tytuł Rzeka Tajemnic. Jest to thriller, kryminał thriller z 2003 roku. To jest adaptacja powieści Denisa Leheina. Nie wiem, czy tak to się czyta. Um, nie, wiecie co? Nie będę wam czytać. Może są osoby, które w ogóle nie czytają opisów filmu przed jego obejrzeniem. Także, jak ktoś chce przeczytać sobie jakieś opisy czy coś, to znacie co, możecie sobie szukać. Ale z szacunku do osób, które tego nie robią, nie będę wam nic zdradzać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany gorąco, polecam. Powiem wam, że taka mieszanka wybuchowa emocji, że szok. Bardzo wam polecam ten film. No i co? Przechodzimy dalej, moi drodzy. E, dział drugi w tego podcastu brzmi muzyka. Słuchajcie, muzyka to jest moje życie, muzyka to jest cały mój świat. Po prostu jestem muzykiem, więc e, nic dziwnego, że będę mówić o muzyce i że wyodrębniłam ją spoza działu kultura, bo dla mnie muzyka zyskuje na oddzielny dział. Jakiej muzyki i gdzie słuchałam w tym miesiącu? Wiadomo, słuchałam muzyki na Spotify, ale nie najczęściej. Czekajcie, jeśli chodzi o Spotify'a, to słuchałam sobie najczęściej takiej playlisty. O, jest! 2023 New Songs Clean. E, autorką tej playlisty jest jakaś Catherine. Powiem wam, że naprawdę super playlista. Tak mi się fajnie ją słucha. Znaczy, czasami są jakieś piosenki, które przeskakuję i omijam, ale bardzo, bardzo fajny vibeik, taki po prostu wesoły. Słuchajcie, ale, 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 ale największym odkryciem w stycznia moim muzycznym są playlisty muzyczne gotowce na YouTubie. Ludzie, słuchajcie, wpisujecie sobie That Girl Playlist, niektóre są po 45 minut, niektóre tam po godzinę, niektóre trochę dłuższe i wiecie, ja miałam coś takiego w styczniu, że wstawałam rano i wiecie, poranek, nie? Jeszcze otwierasz okno, spodziewasz się słońca, a tam dupa za przeproszeniem. Ciemno, szaro, buro, ponuro, smutno, niefajnie, w ogóle nie fajnie Więc ja sobie włączałam po prostu te playlisty. One były takie fajne, takie pozytywne. jen ile tego w ogóle tu jest? Self-care day. Morning coffee. Welcoming sunny day. Morning mood. Be That Girl and Morning Motivation wiecie, ja przymykam oko na te tytuły chodzi o samą zawartość, czyli po prostu te wiązanki piosenek różnych w tych playlistach po prostu serio, także to było moje styczniowe odkrycie muzyczne, takie bardzo, bardzo, bardzo nowe dla mnie i ciekawe, wcześniej tak nie robiłam i ta muzyczka sobie tak leciała, jak ja się szykowałam, jak się ubierałam jak się myłam, jak pielęgnacja i tak dalej, śniadanko robiłam i dopiero jedząc śniadanko już sobie wyłączałam i włączałam jakieś YouTube, wiecie, o co chodzi w sensie, filmiki albo podcasty. No i słuchajcie, drugie zagadnienie w tym dziale muzyka. Piosenka miesiąca. Ojku, chyba nikogo nie zaskoczę tutaj akurat. No jak myślicie, no 2023 styczeń. Co mogło zostać piosenką miesiąca? Oczywiście, że Flowers, Smiley Cyrus. Słuchajcie, ta piosenka, jak ja ją usłyszałam, to nie mogłam przestać jej słuchać i słuchajcie, wszyscy jacyś moi znajomi też mówili, że no po prostu słuchają tego na okrągło, nie? Ona to wypuściła 13 stycznia, wiadomo wiecie, kto jest, kto śledzi ten wie, że ta data też ma swoje, swoje znaczenie w tym przypadku tej piosenki, więc mm. Od wtedy do teraz, a jest 26 stycznia, ja cały czas słucham tej piosenki, ja kocham tę piosenkę. Ale przede wszystkim, teledysk. Teledysk to jest w ogóle, no, po prostu arcydzieło. Ja kocham, kocham po prostu taki klimat w teledyskach taki minimalistyczny, prosty, gdzie każdy element ma jakieś znaczenie. Słuchajcie, aż mam ciary, jak o tym mówię, to naprawdę mnie urzekło, urzekła historia. Która stoi za tą piosenką i normalnie ryczeć mi się chce, jak tego słucham i jeszcze jak ten teledysk oglądam, po prostu dla mnie najbardziej spójna jest ta piosenka właśnie z teledyskiem. To trzeba oglądać z teledyskiem, słuchać tej piosenki z teledyskiem, po prostu. Mm, to jest. Och, to jest piosenka miesiąca w ogóle bezdyskusyjnie. Słuchajcie, ja cały czas mam ciary, jak mówię o tej piosence, jak po prostu wyobraźnią widzę ten teledysk, widzę tą te Miley, słyszę te dźwięki, cały czas mi jeździ po kręgosłupie. Nie mogę. Serio. Najmocniejszy utwór, jaki słyszałam, nie wiem, od dawna, naprawdę od dawna. Co więcej, to w ogóle ta piosenka potrafi w nocy. Ja nie mogę spać, bo cały czas słyszę tą piosenkę w głowie. E, mimo, że już jej tak nie słucham często, może teraz już, ale po prostu nie wiem, budzę się rano. I can buy No i zaczynam dzień. Dosłownie. Jeśli chodzi o muzykę, to też wróciłam sobie do takich moich sprzed lat rytuałów, że siadałam do pianina gdzieś w gimnazjum wieczorkiem i sobie po prostu śpiewałam. Możecie znaleźć takie filmiki na moim Instagramie. Autopromocja, słuchajcie, autopromocja wpisujecie gula, gadula i tlen. Słuchajcie, i... Na moim y, Instagramie będą czasami pojawiały się właśnie takie rzeczy, że ja sobie po prostu gram i śpiewam różne piosenki, także spontan, totalny, wiecie, to jest taki trochę me time. I wróciłam do tego po latach, że, że to robię i to jest super dla mnie uwolnienie artystyczne. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Cele na dany miesiąc, jakie... Miałam, jakie zrealizowałam, a jakich nie zrealizowałam i dlaczego. Z tych, które zrealizowałam, będzie na pewno to, że czytam te książki, że zaplanowałam sobie to czytanie i faktycznie realizuję to. Mam z tyłu głowy, że muszę przeczytać te 20 stron, że to robię. Jest to już taka trochę moja rutyna dnia. Nie zawsze się udawało, to prawda i mam trochę do nadrobienia. Natomiast cały czas mam z tyłu głowy, że jest to wplecione w moją codzienność i powinnam też o tym myśleć. Więc myślę, że to mi się udało. Udało mi się po prostu ten cel mi się udał jak na razie i mam nadzieję dalej to, to ciągnąć. Co mi się nie udało? Hmm. Przez to jak wyglądał ten miesiąc. Inaczej sobie go wyobrażałam, a inaczej on właśnie wyglądał. To właśnie przez to, że życie mnie zaskoczyło. Nie udało mi się pewnych rzeczy zrealizować i w ogóle się nie chcę za tego mówić. To jest totalnie dla mnie normalne. Nie jest też tak, że ach, nie udało mi się, no to nara, to nie będę tego robić. Nie. Nie udało mi się to tak, jak ja to sobie wymyśliłam, jak ja to sobie wyobraziłam, ale dalej chcę to zrobić. Dalej w zasadzie już to robię właśnie w tym momencie. <grych> po prostu spełnić swoje marzenie z przed, słuchajcie, o ja, 7 lat? Słuchajcie, ja 7 lat temu kupiłam aparat Canon EOS M10. 7 lat temu. I po co ja go kupiłam? Po to, żeby nagrywać na YouTubie. I co ja zrobiłam? Nie nagrywałam na YouTubie. Przez 7 lat się bałam. Myślałam o tym, co inni sobie pomyślą. I koniec, słuchajcie, koniec. Po prostu nie chcę sobie za 20 lat. Nie chcę żałować. Nie chcę żałować rzeczy, których nie zrobiłam. To jest najgorsze. To jest po prostu najgorsze. I słuchajcie, nie chcę zapeszać też, ale. Idziemy w dobrym kierunku. Tak jak mówiłam też na początku, pozamykałam pewne sprawy i zaczęłam sprzątać, że tak powiem, w moim życiu. I zyskałam pewną przestrzeń, dzięki której mogę właśnie zrobić coś, żeby potem nie żałować, że tego nie zrobiłam. Wiecie o co chodzi. No i okej, okay, i patrzcie. Nie zrealizowałam tego, co chciałam, bo miałam nagrywać. Słuchajcie. Trzy filmy w miesiąc, coś takiego. Nie wiem, podcastów też miałam co tydzień nagrywać, ale wiecie co? W ogóle jakby nie żałuję, że jakby nie mam takiego myślenia, że nie zrobiłam tak, jak sobie zaplanowałam. E, dramat, w ogóle masakra. Nie. Wiecie czemu? Bo ja nie wiedziałam, co się wydarzy w moim życiu. Ja nie byłam świadoma, że zaraz normalnie mi zacznie życie. E, po prostu się zmieniać. Zaczęły się dziać rzeczy, których absolutnie bym sobie nie zaplanowała i musiałam im poświęcić po prostu czas i sobie. I to było bardzo potrzebne. Dzięki temu mogę teraz na spokojnie faktycznie od zera zacząć realizować te cele, które sobie zamierzyłam, ale w troszkę zmodyfikowany sposób niż na początku i to też kurczę może być taka taki uspokajacz. Hej, okej, okay, zaplanowałeś sobie inaczej, ale musisz teraz to zrobić inaczej. Życie, kurczę. Jeżeli coś naprawdę chcemy zrobić, to my to zrobimy za wszelką cenę. Choćby nie wiem co. Naprawdę, jak ktoś czegoś chce, i naprawdę w kościach to chce, i, i wszędzie, każdą częścią swojego ciała po prostu chce to zrobić. To to zrobi i tyle. A jeżeli nie, to znaczy, że chyba nie jest to aż tak ważne, nie jest to aż tak cenne, albo nie jest po prostu to ten moment. Może też musicie uporządkować jakieś rzeczy, może też trzeba jeszcze coś posprzątać, coś pozamiatać, coś zburzyć. Czasami naprawdę trzeba coś zburzyć, żeby powstało coś pięknego. Ha, ha. Słuchajcie, za ścianą od paru tygodni trwają remonty u sąsiada. Po prostu takie remonty. Tam się w ogóle wszystko dzieje, nie? Burzyli ścianę, wiertarka, młotek cały czas na okrągło po prostu. I wiecie co? Coś czuję, że oni będą mieć zarąbiście piękne to mieszkanie finalnie. Bo właśnie piękne rzeczy często wyrastają z totalnych gruzów. Naprawdę czasami musi życie runąć. Totalnie się zniszczyć, totalnie słuchajcie, przejść huragan, tornado, tsunami, po prostu spłonąć musi to, co było dotychczas, żeby powstało nowe, piękne, odrodzone, czyste. Słuchajcie, nie chcę płakać, ale chyba będę. I ja naprawdę w to wierzę. I słuchajcie, jeżeli ktoś z Was miał to usłyszeć, to mam nadzieję, że koniec końców pójdziesz po swoje i będzie dobrze, naprawdę. Okej. Okay. Myślę, że tyle, jeśli chodzi o punkt trzeci. A teraz beauty time. Po pierwsze, o makijażu trochę. Właśnie w styczniu jakoś, tak nie wiem, coś się stało, takiego, że ja stwierdziłam, że ja się w końcu pomaluję. I wyciągnęłam wszystko, co miałam w kosmetyczce i zaczęłam się po prostu malować. Słuchajcie, brązową kredką, musicie sobie to wyobrazić, jest oko. I teraz tak, dzielimy sobie oko na pół. Wiecie, w połowie źrenicy, nie? I od. Matku, zewnętrzny. Tak, zewnętrznego kącika do połowy oka robicie sobie przyciemnienie tą kredką i u góry, i na dolnej powiece też. Właśnie do połowy. I tak wiecie, trochę schodzi, nie? W sensie grubiej przy wewnętrznym kąciku i coraz cieniej do środka. Rozmazujecie sobie to jakoś tam, wiecie, trzeba kombinować. A potem kremową kredką sobie maluje, jakby linię wodną. Na dolnej, yy, właśnie powiecie, i kurczę, powiem Wam, że to jest moje odkrycie. Po prostu kocham się tak malować. Strasznie to lubię. Uwielbiam tą kredkę z Rimela Scandal Eyes Exagematkojeny. Dobra, nie przeczytam tego. W każdym razie jest to odcień 002 Chocolate Brown. Kredka Rimmel London. Po prostu, mówię wam, cudo. Ona jest wodoodporna, bardzo ciężko ją zmyć, także uważajcie. Drugim moim skarbem makijażowym jest podkład z Eveline Cosmetics Better Than Perfect. To jest ten taki, wiecie, brązowo-fioletowy, w taki wzorek jakby. Ja mam odcień 02 Light Vanilla. Zawsze go kupuję na promocji. Dajcie spokój, trzy za taką tubkę? Szaleństwo. To jest ten jakby... Mask friendly, wiecie, że, że pod maseczkę niby. He he. Słuchajcie, on na promocji zamiast 30 zł kosztuje 15 zł, także tylko i wyłącznie na przecenie go kupuję. Tylko i wyłącznie. I jeśli chodzi o pielęgnację, to muszę Wam polecić jedną rzecz. SPF 30 z Liren. Emulsja nawilżająca na podrażnienia, masło Shea, witamina E, alantoina, Foto stabilne filt. Ha to jest po polsku dobra. Fotostabilne filtry organiczne i mineralne. Wysoka ochrona, no tak, 30 SPF, UVA, UVB, wszystko jest. On jest taki, wiecie, pomarańczowo-niebieski, z takim słoneczkiem u góry. Super mi się sprawdza pod makijaż, wszędzie, po prostu on jest cudowny. Latem używam dokładnie tego samego, tylko 50, -tki. zimą, jesienią, wiosną 30. -tki. I okej, okay, jeśli chodzi o beauty time... <laughs> to by było na tyle. To były takie moje polecajki, takie serducha dla was. No i co, idźmy dalej. Dział piąty. To jest dla mnie mocny dział, bardzo ważny. Ciało, psychika, dusza. Zrodził się on z tego, że ja mam taki światopogląd, że my ludzie jesteśmy, jesteśmy mieszanką trzech sfer: ciało, psychika, dusza. Ale tego wszystkiego jest porówno. Nie ma większej wagi położonej na żadną z tych sfer. Moim zdaniem każda z tych sfer jest po prostu ogromnie ważna i równie ważna. I w tym roku też moim postanowieniem takim noworocznym jest to, żeby bardzo skupić się na każdej tej sferze, nie zaniedbać żadnej z nich. No i zaczynam, i jest myślę, że coraz lepiej. Słuchajcie, tu będzie krótko, zwięźle i na temat. Jeśli chodzi o ciało. Nie było dla mnie to łatwe, żeby w ogóle wrócić do ćwiczeń. Był to dla mnie też taki przełom trochę, żeby wrócić do aktywności fizycznej, żeby ją na nowo polubić, polubić siebie w aktywności fizycznej i właśnie działać w, tej, w tym aspekcie. Też dla mnie był to przełom, jakiś tam może mniejszy, ale był. Powiem Wam, że odkryciem dla mnie w tej dziedzinie jest to, że ja już nie skupiam się na tym, jak ja wyglądam. Po jakimś treningu, po jakiejś aktywności fizycznej, ale jak się czuję po danej aktywności fizycznej. I totalnie zmieniłam podejście, perspektywę, nastawienie do tego, co ma mi dać ćwiczenie, aktywność fizyczna, co ma wnieść w moje życie: czy bicepsa, czy może silne ręce. Wiecie o co chodzi, rozumiecie? Mam nadzieję, że. Zmieniła mi się po prostu perspektywa. Czy ja chcę mieć umięśnione ciało? Czy ja chcę mieć świadomość swojego ciała? Bardzo mi się to zmieniło i uważam, że na plus. Nie jest to takie chorobliwe, że Boże, ja powinnam to zmienić powinnam wyglądać tak i tak. Yy, kanon piękna w ogóle absolutnie mnie to nie rusza już. I, I kurczę każdemu tego życzę. Naprawdę. Uwolnienia się od jakiegoś myślenia o swoim ciele, że musi być jakieś. Nie. Pomyśl raczej, jak ty chcesz się czuć. Jeżeli bolą cię plecy, to po prostu porozciągaj się, nie wiem. Są fajne ćwiczenia na mobilność, po prostu. I one dają świadomość własnego ciała. O to chodzi. To jest takie moje odkrycie po prostu w tym miesiącu, w tym roku. Dobra, jeśli chodzi o psychikę. Powiem Wam w skrócie, bo tak, odpowiadamy ciągle na pytanie, co zrobiłam dla siebie dobrego, co zmieniło się w moim życiu na dobre w tym miesiącu. Więc jeśli chodzi o, o psychikę, w końcu, po wielu, wielu, wielu latach, zapisałam się na terapię i chodzę raz w tygodniu do psychologa. To jest to. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. To jest duży krok. Ukłon. W stronę mojej sfery psychiki. Jeśli chodzi o duszę, w tym miesiącu bardzo pomaga mi taki kalendarz, który dostałam od mamy na święta, w którym na każdy dzień są cytaty różnych świętych i doktorów kościoła. I te cytaty bardzo po prostu są ze mną, są w mojej codzienności. Ja je czytam codziennie. Często zdarza się tak, że czytam je dopiero pod koniec dnia i okazuje się, że idealnie pasowały danego dnia do sytuacji, w której się znalazłam, w której byłam. I tak, to chyba tyle, jeśli chodzi o tę sferę. Podsumowując, jak zmieniło się moje życie przez ten miesiąc? <laughs> zmieniło się praktycznie wszystko. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że to się zmienia. Bo jeżeli się coś zmienia w naszym życiu, to, to dobrze, to znaczy, że się rozwijamy, że idziemy do przodu, nie stoimy w miejscu. Pamiętam, że na początku miesiąca, dokładnie 1 stycznia, zapisałam sobie w kalendarzu: Zawsze słuchaj głosu swojego serca. To sobie zapisałam i można powiedzieć, że naprawdę zrozumiałam, co to znaczy. Naprawdę zrozumiałam, wiecie, Niby każdy rozumie o co chodzi, ale ja to zrozumiałam na własnej skórze, co to znaczy. Zawsze słuchaj głosu swojego serca. I już na dosłowne podsumowanie tego odcinka, chciałabym podzielić się z Wami cytatem. Mój cytat miesiąca trochę łączy się z tym, co mówiłam właśnie przed sekundą o słuchaniu swojego głosu, a mianowicie. Jeśli kosztujecie to zdrowie psychiczne, to jest zbyt drogie. I to jest znalezione w internecie. To jest cytat mojego miesiąca. Podsumowuje idealnie to, co się stało. Ze względu na zdrowie psychiczne, ja zrezygnowałam z czegoś. I nie było to wcale łatwe, ale właśnie, jeśli kosztujecie to zdrowie psychiczne, to jest zbyt drogie. Słuchajcie, to by było na tyle bardzo. Mi miło, jeżeli ktoś w ogóle został do końca. Nie wiem już, ile trwa ten odcinek. W każdym razie jestem turbo wdzięczna, jeżeli ktoś posłuchał do końca. To jest po prostu niesamowite. I trzymajcie się, i do usłyszenia w następnym odcinku. BA!